Dzień dobry serdecznie. Przed nami kolejne podsumowanie piłkarskiego weekendu w kategoriach, które wszyscy dobrze znacie. Oczywiście przypominam o hat triku kanału, czyli like, komentarz i subskrypcja. Strzelić go można bardzo szybko, wtedy jest klasyczny. Powiemy sobie, jak widzicie już po miniaturce też o kolejnej dramie związanej z finansami Barcelony, choć lepiej powiedzieć, że to jest kontynuacja tego, co było. Nic nowego tak naprawdę się nie dzieje, chociaż niekoniecznie. Będzie sporo wydarzeń smutnych dla niektórych kibiców na pewno. Dla innych nieco szczęśliwszych, ale najważniejsze, że działo się naprawdę wiele. Ja przypominam, że jeżeli chcecie oglądać piłkę w dobrej cenie, to Kanal Plus Online ma dla Was świetną ofertę, gdzie możecie oglądać na zmianę mecze Barcelony i Realu, Ligę Ekstra Klasę, która już wróciła, inne sporty, cała masa dokumentów sportowych i masa nie tylko sportowej treści, tego jest mnóstwo. A to wszystko za 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące. Jeżeli skorzystacie z oferty z mojego linku, wspieracie również. Kanał, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo jest to dla mnie bardzo ważne i wspierające. A nie, a nie, przedłużam i zaczynamy odcinek. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmaker ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, zaczynamy od niszczycieli kuponów, a w ten weekend było ich naprawdę dużo. Raków. Na dzień dobry wróciła ekstra klasa. Lider traci punkty w sposób, no powiedziałbym, no troszeczkę tutaj mogą podziękować swojemu zawodnikowi Tudorowi, który zgarnął czerwoną kartkę w pełni zasłużoną. zobaczymy jak długo będzie jeszcze zawieszony. Warta ostatecznie remisuje u siebie z Rakowem i to daje nadzieję Legi. Lech też pewnie miałby jakąś nadzieję na. Nadal na pewno ma, ale sami stracili punkty tym razem grając ze Stalą Mielec, ale tego nie daje jako wpadkę, bo jednak Stal u siebie wcale nie jest taka, taka słaba, więc nie Bayern, to jest drugi niszczyciel, moi drodzy, to jest kolejny remis z rzędu. Zaczęło się jeden jeden z Lipskiem, ale na wyjeździe nie ma tragedii. Później Schelnu u siebie. I teraz z Eintrachtem ktoś powie: Eintracht i tak, w formie, w tym sezonie, i tak dalej zgadza się, ale dla takiego klubu jak Bayern trzy remisy pod rząd to jest coś powiedziałbym nie tylko niespotykanego, ale też niepokojącego. Już się zaczynają pojawiać pytania o, o formę właśnie klubu. Za to wykorzystuje to wspaniale Borussia Dortmund, która trzy ostatnie mecze wygrała. Z tego ostatni. Z Bajerem Leverkusen, który z kolei był na fali, bo przed tym meczem sama seria zwycięstw, więc w Bundeslidze trochę wraca tlen, bo Bayern Monachium ma 37 punktów, za nimi Union Berlin to jest hit. 36, RB Lipsk 35 i 34, Borussia, więc jak Bayern się nie weźmie w garść, no to tam będą emocje do samego końca. Lund, przenosimy się do Ligę, bo jak wiecie, tam już od dawna mówiło się o tym, że no Lund stara się gonić PSG, ale no niestety, z taką formą na wyjeździe, to się po prostu nie może udać. Lona wyjeździe, ma 3 zwycięstwa, 6 remisów i jedną porażkę. I właśnie ten remis teraz zanotowany z ekipą Trua na wyjeździe. Trua, która który ma 7 remisów już u siebie, ale to jest niestety, ja to traktuję w formie niszczyciela, bo na pewno wiele osób zakładało, że Long będzie tutaj w stanie gonić to PSG, tym bardziej, że była okazja, bo PSG jest kolejnym niszczycielem, moi drodzy. Tak jest. 1-1, zremisowany mecz z Reim, gdzie w czerwoną kartkę w 59 zgarnął Veratti i w 95 minucie doprowadzili do wyrównania zawodnicy gości, więc jest to duża na pewno niespodzianka, co do tego nie ma dwóch zdań. Nie możemy nie wspomnieć o Serie A, gdzie Milan, moi drodzy, to już nie chodzi o to, że nie wygrał, bo to, że Milan by nie wygrał, to no spoko, grali u siebie z Sassuolo, oczywiście zwycięstwo powinni odnieść ale oni przegrali 2 do 5 i teraz ciekawa statystyka w tym roku wygrali tylko raz z Salernitaną stracili wygraną gdzie prowadzili z Romą 2 do 0 odpadli z Kopa Italia grając 11 na 10 przez 50 minut uratowali zaledwie remis z lecze, przegrywając 0 do 2 0-3 w Super Pucharze z Interem, 0-4 z Lazio I teraz, moi drodzy, 2-5 z Sassuolo Tu statystyka oczywiście od Rafała Majchrzaka z Twittera To jest cios, to jest naprawdę cios i powiedziałbym, że to jest, no... Powiedzieć, że nastroje kibiców Milanu są nie najlepsze To, to trochę tak jakby powiedzieć, że Najman nie odnosił za dużo sukcesów sportowych Jeżeli wiecie, co mam na myśli Jest dramat, jest masakra A co ciekawe i to jest statystyka tego weekendu. Po raz pierwszy od 30 lat AC Milan i Juventus przegrywają swój domowy mecz Serii A tego samego dnia. Tak jest. Juventus też jest niszczycielem kuponów, bo Juventus, moi drodzy, który spada na 13 pozycję, przegrywa u siebie z mącą 0 do 2. 13 pozycja Juventusu, przypomnijmy, przypominam, to jest też ta kara odjętych punktów, ona tutaj jest kluczowa jeżeli chodzi o układ tabeli i to właśnie miejsce Turyńczyków. no ale fakt jest taki że spadają i to jest ta ciekawostka właśnie 30 lat ostatni raz miało to miejsce w 93 Juventus przegrał 2 do 0 z Interem a Milan 1 do 0 z Parmą wtedy taka ciekawostka i ostatni niszczyciel kuponów i tutaj rzeczywiście w moim przypadku to się sprawdziło to jest Real Madrid, który remisuje u siebie 0 do 0 z Realem Sociedad, który jest trzeci w tabeli, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowite, że oni tego meczu nie wygrali, bo mieli sytuacji całą masę, byli lepsi, zasługiwali na zwycięstwo. No, teoretycznie tam też naczą mógł zakończyć mecz z czerwoną kartką po zagraniu piłki ręką przy próbie wyrzucia, wyrzucenia z auto przez rywali. Tam powinna być druga żółta. Uh. Ale nie było. Potężna dawka niszczycieli, potężna, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem drużyn. To się naprawdę rzadko zdarza. Może ze dwa razy nam się zdarzyło do tej pory w tych podsumowaniach weekendu. Jeżeli coś pominąłem, a jak widzicie, mogłem, bo tego jest sporo, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Polacy na plus i minus. Słuchajcie, mecz rewelacyjny, jeden z najlepszych, ale nie wybrałem go meczem weekendu. Który miał miejsce, to był mecz na poli z Romą. On miał miejsce wczoraj, i na plus dajemy zarówno Zielińskiego, jak i Zalewskiego. O nich jeszcze będzie w BC weekendu słów kilka. Daję im plus, bo tak, zarówno Zalewski kończy mecz z asystą, jak i Zieliński. Obaj asystowali w ważnych momentach. Zalewski przy bramce na 1-1. Zieliński przy bramce już w końcówce na 2 do 1 dającej 3 punkty. Obaj zagrali świetne mecze. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Zielińskiego. Wskoczył do top 10 zawodników z największą liczbą spotkań rozegranych dla Napoli. Jeżeli będzie grał regularnie do końca sezonu, to powinien być już na 8 miejscu, wyprzedzając jeszcze Kulibalego i Ciro Ferrare. Przed nim będą takie nazwiska jak Cajechon, niedaleko, ale zobaczcie, sporo w tych nazwiskach jest dość aktualnych. Dries Mertens, Insigne, to są nazwiska w zasięgu, jeżeli, Napoli, jeżeli Zieliński będzie kontynuował karierę w Napoli. Do pierwszego Hamsika traci dużo, bo to jest no 200 meczów ponad, więc wydaje się, że naprawdę musiałby zakończyć swoją karierę w ogóle w Neapolu, żeby... O tym myśleć, ale no myślę, że i tak czy owak, znalezienie się w tak zaszczytnym gronie dużego klubu, który najprawdopodobniej wywalczy mistrzostwo, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Przy tych plusach, tak naprawdę moglibyśmy poszaleć trochę bardziej, moglibyśmy wymienić Wieteskę, który 20 raz rozpoczyna w wyjściowej 11 swój mecz w drużynie klarmą fu, jeżeli tak to się czyta. Przepraszam. Pardon, my friend jak to się mówi. Moglibyśmy wymieniać Kownackiego, który został wybrany z zawodnikiem kolejki w drugiej Bundeslidze. To jest oczywiście osiągnięcie. Białek z Kozłowskim mieli swój udział przy bramkach. Krychowiak z drugą asystą w sezonie w lidze arabskiej. Skorupski okazał się lepszy od Drągowskiego, ale obaj mieli swoje momenty, więc było tych polaków sporo. Ale na minus. Też ktoś z seria Arkadiusz Milik. Wchodzi na boisko i niestety w 80 minucie z powodu kontuzji, urazu mięśniowego UDA musi to boisko opuścić. I to jest szkoda, bo on naprawdę fantastycznie sobie wyrobił ostatnio opinię w Juventusie, fantastyczną renomę. I szkoda, że ta kontuzja, która go eliminuje na pewno z meczu w tym tygodniu, zobaczymy jak długo nie będzie mógł grać, no trochę to może powstrzymać. Kategorii Elia Krupercik. Oczywiście nie ma nic. Ostatni mecz zawieszenia Lewandowskiego już teraz będzie grał. Wspaniała wiadomość, ale teraz nie grał. Barcelona wygrała 1 do 0. Powiem wam, ja wygrałem na tym meczu dzięki temu zwycięstwu 1 do 0. Jakieś ee, drobne. Znaczy drobne no, kilkadziesiąt złotych wpadło, więc nie narzekam. Tym bardziej, że. To po prostu ja już czuję, tak jak kiedyś czułem Atletico, że oni te 1-0 wyciskali, tak teraz ta Barcelona jest drużyną, która to 1-0 potrafi wycisnąć. Ale ta Barcelona, właśnie wypadł z Barcelony Dembele, który nie zagra do połowy marca. Zawodnik, który o jego intelekcie można mówić wiele, ale też jak jest w formie sportowej, to jest kluczowy. Więc wypada ten kluczowy zawodnik, zamiast niego jest Fatih, który do tej pory nie przekonuje. Rafinha, który niestety wszyscy czekają aż się obudzi i zacznie pokazywać najwyższy poziom. Mamy jeszcze Ferrana Torresa, ale no Dembele był tym, na którym opierało się to wszystko. I niestety zabraknie go w kluczowych momentach, bo to jest dwumecz z United, który jest po prostu w kozackiej formie. Manchester United jest w kozackiej formie, co do tego nie ma dwóch zdań. No i kluczowa cały czas walka o mistrzostwo, która 5 punktów przewagi Barcelony, tak? Ale mówię, to wszystko jest na centymetry. Beka tego weekendu, moi, moi drodzy, to jest e, sytuacja z Eredivisie. To jest po prostu coś pięknego. E, w meczu, w którym Sebastian Szymański miał swoją asystę, e, Feyenoord e, grał z Twente. I uwaga, sytuacja wygląda następująco. Wklejam wam ten link oczywiście w opisie. Lecą zawodnicy Twente z akcją. Bramkarz wychodzi do linii bocznej, w ślizgiem wybija piłkę skrzydłowemu, jest Pusta bramka, zawodnik szybko łapie piłkę, żeby wznowić, ale bramkarz ma IQ 1000, bierze piłkę, która leży przy linii bocznej, wrzuca ją na boisku i uwaga, najlepsza o tym wszystkim jest reakcja zawodnika Twente, który z tej frustracji, że sędzia wstrzymał grę, bo są dwie piłki na boisku, łapie gałę i po prostu ciśnie w tego bramkarza śmieszna scena, polecam bo to jest po prostu, no, ryj się cieszy można to oglądać, zapętlać i, i to po prostu jest bekowe mecz zakończył się ostatecznie remisem jeden do jednego, ale ta interwencja na pewno zapadnie w sercach i druga beka, wspominałem wam o Zielińskim i e, Zielu, Zielińskim i Zalewskim, przepraszam, Zielu e, Zaleś, tu wszystko się miącha oni mieli w tunelu przed wejściem e, na drugą połowę Taką wymianę zdań. Zacytuję Wam. Uwaga, będą to wulgaryzmy, więc jeżeli jesteście wrażliwi, to proszę wyciszyć. Zieli. Czego spierasz? Zalewski. Następny jesteś. Zieliński. Mordę zamknij, Zalewski. Zamknij pipę, kurwa. I słuchajcie. Mnie to bawi, bo to jest, zakładam, normalna sytuacja. W mecz, naprawdę fantastyczny mecz, to trzeba podkreślić. Ten mecz, to był, nie powstydziłaby się Liga Mistrzów takiego spotkania. Super tempo, masa akcji, naprawdę rewelacyjnie się to oglądało. No i wiecie, no w, w tunelu zawodnicy sobie w jakiś sposób na pewno dogryzają, chcą sobie wejść na głowę. Młody nie chciał tutaj Zielińskiemu specjalnie dać sobie na głowę wejść. Ja tutaj, wiecie, niektórzy się dopatrują jakiś dram jakichś konfliktów między nimi wątpię. Oczywiście nie znam podłoża, ale wydaje się to, że to jest typowa meczowa scenka e, jakiejś takiej dyskusji w tunelu, gdzie każdy chce, wiecie, się zbudować, ale jest to po prostu bekowe. No jak słyszysz tę wymianę zdań i widzisz po prostu te wszystkie obrazki, kiedy grałeś w piłkę w tych swoich oczywiście amatorskich ligach, jasna sprawa, ale no to jest ten sam poziom. Jednak z pewnych rzeczy się nie wychodzi, choćbyś grał na najwyższym poziomie. No mnie to bawi. Też Wam wrzucam do tego link. Mecz tego weekendu, słuchajcie, bo tych meczów było naprawdę. Sporo, tych meczów było naprawdę sporo. Widzę z spogonią 3-3, gdzie pogoń 3 razy była na prowadzeniu. To jeżeli chodzi o ekstraklasę, rzecz jasna. Mamy Milansa Słolo 2-5, o którym już wspominałem. Mamy 2-1 Napoli z Romą, o którym już mówiłem, ale tak naprawdę Widz podesłał mi na maila, bo sam bym tego nie ukrywał pewnie nie, wy, nie wyciągnął, nie sprawdził. AZ Alkmar z Utrechtem. Mecz zakończył się wynikiem 5-5. I co by się nie działo, co byśmy nie mówili, jakie mecze, by nie były na jakim poziomie, to jak jakiś mecz kończy się wynikiem 5 do 5, to niestety to jest coś, co chciałoby się obejrzeć. Niestety nie trafiłem na obszerny skrót z tego spotkania. Znalazłem same bramki. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to wyglądało z przebiegu meczu, i nie będę się czarował, ale wybieram to tak czy owak, bo jeżeli gdzieś pada 10 goli, i jest po prostu ping-pong, ci prowadzą dwiema, remis, ci prowadzą jedną, remis, później znowu nagle ci prowadzą... Niezłe szambo, coś wspaniałego dla kibica, żeby to oglądać, no nie żeby kibice chcieli oglądać szambo, chociaż no, czasami tak. Więc tak, ja wybieram, a jeżeli oglądaliście ten mecz w całości, to dawajcie znać, czy poza tymi bramkami rzeczywiście, tam się tak wiele działo. No i moi drodzy, 11 tego weekendu wybrana przez redakcję Futrol.pl, widzicie ją na ekranie, pełne uzasadnienie w opisie macie link do tego, żeby sobie sprawdzić. Zawodnikiem weekendu ja wybieram Kazemiro. Bo słuchajcie, Manchester United to jest ekipa, która jak prześledzimy sobie, co się działo chociażby z Liverpoolem. Jak oni odpadają z kolejnych rozgrywek, i tak dalej. Manchester United jest jedyną drużyną, jeżeli się nie mylę, która wciąż gra o cztery trofea, jeżeli chodzi o przedstawicieli Premier League, tak jest, bo Liverpool właśnie wypadł. Po bramce Mitomy, która jest golem tego weekendu, dla mnie zdecydowanie, wrzucam wam dwa linki, dlatego że z dwóch różnych kamer można tę bramkę zobaczyć, co on zrobił. W jakim tempie, na jak małej przestrzeni, to jest po prostu coś niesamowitego. A ja wybieram Kazemiro zawodnikiem kolejki, to trochę jest takie wyróżnienie nie tylko za tę kolejkę, chociaż on znowu gol z dystansu, tam delikatnie pomogła obcierka o głowę obrońcy, ale z dużej odległości naprawdę strzał. Ale on jest po prostu naprawdę dla tego United ważny. I tak jak ten początek był ciężki, tak teraz, jak on już tam wszedł w tę drużynę i się ostał, no to jest po prostu potworem, robi swoje. I teraz moi drodzy temat weekendu, czyli Barcelona znów bankrutem oczywiście w cudzysłowie. Słuchajcie, nowe wytyczne jeżeli chodzi o La Liga są takie, że władze ligi mogą w pewien sposób interweniować widząc, że klub będzie miał problemy np. z realizacją tego finansowego fair play, który w Hiszpanii jest totalnie kuriozalne. Jak wiemy, w przyszłym sezonie Barcelona nie będzie grała na Camp Nou, tylko na Montjuic. Dużo mniejszy stadion, o wiele mniejsze wpływy. To są wielomilionowe wpływy w skali roku, to są dziesiątki, jeżeli nie setki milionów i La Liga powiedziała, ty mordo musisz zmniejszyć budżet płac i to o 150 do 200 milionów euro, rozumiecie? To jest gigantyczna różnica. Jeżeli budżet wynagrodzeń wynosi 600, to nie mówią, że ma wynosić 400, to jest to gigantyczna różnica. Dodajmy do tego fakt, o którym pisze tutaj Michał Gajdek, który bardzo fajnie to wyjaśnił, że wiele z płac jest odroczonych. I on tutaj po pokazuje taki przykład. Hipotetycznie klub zarabiał 100 baniek, na pensję wydawał 70. Teraz zaczęli zarabiać ledwo 50, na pensję dalej wydają 70, już jest problem. Czyli trzeba było to rozłożyć. W efekcie Zapłacimy wam teraz 35, 35 później, więc na ten moment jest ok, bo zarabiajemy 50, a wydajemy 35, ale później nie jest już w porządku, bo znowu zaczyna klub zarabiać 100, ale do 70 trzeba doliczyć odroczone 35, co łącznie daje 105. To jest oczywiście duży skrót, ale mniej więcej rozumiecie, jak odraczanie pensji wpływa na, na to, że to się kumuluje w dalszych sezonach. I na przykład taki Frankie de Jong. To jest obecnie ponad 40 milionów obciążenia budżetu płacowego na najbliższy sezon. To jest 10% całej kwoty, którą Barcelona może wydać po tym limicie. I Barcelona ma problem, bo tak, z jednej strony już pokazała, że nie jest w stanie przekonać zawodników do odejścia z klubu. No bo wypychasz, robisz co możesz. Ale jak piłkarz ma kontrakt, to możesz go pocałować w nos, jeżeli sobie w ogóle tego będziesz życzył, bo jak nie, to nawet tego nie zrobisz. I to jest gigantyczny problem numer jeden. Nie możesz tak po prostu, dobra, panowie, wy za dużo zarabiacie nara. No nie. Po to są kontrakty w świecie futbolu, że z jednej i z drugiej strony muszą być respektowane. Zwiększenie przychodów, tych dźwigień już otwierali dużo. Już Laporta mówi, że są możliwe kolejne i oczywiście znowu to może być doraźny zastrzyk i załatwienie tej sytuacji na ten moment. Jakieś wyjście to jest, ale znowu nie wydaje się, żeby na tak dużą kwotę, więc co pozostaje? Znowu dyskusja z władzami Ligi i przekonywanie ich, że brak silnej Barcelony w La Liga to jest Osłabienie prestiżu la liga, to są mniejsze wpływy, to jest spadek, właśnie też w tym rankingu, jeżeli chodzi o zainteresowanie danymi ligami w poszczególnych krajach. I to jest chyba jedyna opcja, na jaką Barcelona w ten moment, na ten moment może liczyć, bo tak jak powiedziałem, no ciężko szukać jakiegoś gdzie indziej nadziei tutaj. Już mówi się o tym, że głośne nazwisko odejdzie latem i tak dalej, ale to o czym. Powinno się mówić też jeszcze głośniej, to fakt, że tak jak niektórzy przymierzali, a zimą to by się przydało tego, czy tego, nie ma opcji. Słuchajcie, na ten moment oni nie mogą zarejestrować nowego kontraktu Gaviego. Wyobraźcie to sobie. Odszedł Depay, wydawało się, dobra, to tutaj Se Gaviego podpiszemy, a tu. Taki wał, wow, panowie, wy macie, w ogóle nie spełniacie budżetów płacowych. Gavi nie może otrzymywać pieniędzy zgodnie z nowym kontraktem, cały czas jest na starym, cały czas więc nie jest zarejestrowany jako oficjalnie zawodnik pierwszego zespołu. I to są znowu te problemy, które miała Barcelona wcześniej, one są kontynuowane. Nowy element jest taki, że rzeczywiście należy, la Liga powiedziała, zmniejszyć budżet płacowy Barcelony i to o ogromną kwotę, ale to wszystko jest konsekwencją. Syfu, który został po poprzednim e, zarządzie, to raz. Dwa, że zdecydowano się utrzymać konkurencyjność zespołu i tymi dźwigniami zapewnić wysoki poziom składu, ale te pensje nadal przez to są dość wysokie, choć niższe oczywiście niż były. I trzy, chociażby fakt, że zmiana stadionu w ogóle też ta historia nagle jakaś oferta tureckiej firmy, kilkadziesiąt procent mniejsza niż. Konkurencyjnych? Ja mam obawy. Ja jestem pesymistą w tym zakresie. Jak wiecie, czarno widzę często różne rzeczy, i tutaj też widzę, ciemno widzę, powiem wam, niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o przyszłość Barcelony. Bo, żeby się nie okazało, że z tym stadionem zaraz będą jakieś przypały, żeby to się nie rozciągało, żeby to się nie okazało, że a jednak będzie droższe, a w budżecie było tak i znowu trzeba rozciągać, i znowu trzeba dźwignię uruchamiać. To wszystko jest po prostu dla mnie na tak cienkiej linii. Stąpanie po tak kruchym lodzie, że ja się po prostu tego obawiam. Ale jak będzie, zobaczymy. O wiele bardziej łebscy i doświadczeni ludzie tym zarządzają, niż ja, więc pozostaje mieć nadzieję. Dawajcie znać, co Wy o tym sądzicie wszystkim. Wiskal Dźwignia, już widziałem, że pojawiają się takie hasła. E, widzimy się w komentarzach, tam oczywiście dyskutujemy. W środę zapraszam na live z meczu y, ligowego Barcelony, rzecz jasna. Zapraszam na mój drugi kanał, gdzie Football Manager wjedzie dzisiaj drugi odcinek w końcu. Dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia.